Już druga w nocy, a ja jeszcze piszę. Ciężko się rodzi nowa powieść ma. A przy pisaniu pianoforte słyszę z pokoju obok. To pan Chopin gra. To najładniejszy chyba z jego walców, jaki w tym kolor, jaki górny lot. Nutki jak perły, tylko tak spod palców, nutki jak perły. Bardzo zręczny zwrot w tych jego palcach. Tak magiczna władza i taka rzewność, dobry smak i moc. Aż to czasami niemal mi przeszkadza, gdy muszę pisać, a jest późna nocach. Być pisarzem nie ma sroższej kary. Co rok na gwiazdkę muszę dać im tom. Pono już o nas mówi cały Paryż. Genialny mariaż i genialny dom. I jeśli o co czasami się boję, to właśnie o to, czy to dobrze, gdy w jednym mariażu połączy się dwoje geniuszów. Takich. Właśnie tak jak my. Myślę od dawna i nie pierwszy dzień już to zapytanie prześladuje mnie. Czy w domu ona geniusz i on geniusz? Czy to w miłości lepiej jest, czy nie? Czasem go błagam, gdy już nie mam rady. Bębnisz po nocach, do południa śpisz. Ja muszę pisać, no on syczy, blady. No to ty wednie swoje brednie pisz. Brednie to brednie. Nie chcę być nieskromną, ale obawiam się, mon cher amant. Po wiekach tyle o Chopinie wspomną, że był kochankiem pani Didevant. Jemu potrzebna kobieta kucharka, kochanka praczka, jedna z dobrych żon. Ale ja jestem powieściopisarka i ja mam lepsze recenzje niż on.